Dzień dobry. Ponieważ jest comeback, to ja stwierdziłam, że sobie pograłem w SSO. Tak na luziku. I witam was bardzo serdecznie dzisiaj. Nie wiem, czy wy mnie dobrze słyszycie, bo znowu podkręciłam ustawienia mikrofonu. Ale tak minimalnie, bo strasznie mnie wkurza. Wiecie co, mam taki problem, że podoba mi się to, jak tu jest teraz z szumami, ale problem jest taki, że często końcówki zdań mi się urywają, bo wiecie, mówię je ciszej, no tak mam z natury, że mówię je ciszej i są urwane lekko. Mam co oglądać przy trenowaniu, jej. No i co? Jestem w tym momencie zdechła po comebacku. Przypominam w ogóle, że live może zaliczyć zgona. W sensie, że może się wywalić. Jeżeli wam się coś rozłączy, kochani, słuchajcie mnie bardzo ważne. Jeżeli wam się coś rozłączy, to ja live'a nie skończyłam. Ja go dopiero zaczęłam. Odświeżajcie sobie kartę lub w telefonie wchodźcie i wychodźcie, aż wam zadziała. Dziękuję. Bo to już jest taka tradycja, że YouTube po prostu rozłącza się z moim kluczem strumienia i twierdzi, że live jest skończony, mimo że on dalej działa, po czym od razu go przywraca. Wystarczy tylko odświeżyć. Pierwszy raz się nie spóźniłam. No to nie była jakaś konkretna godzina, tak sobie na luzie weszłam. Dobra, co tam pisze ta? Zmniejszyłam trochę siebie, bo Bella i tak dużo miejsca zajmuje. I wiecie, trzeba było coś z tym zrobić, bo się Bella wozi za mocno. Dobra, słuchajcie, dzisiaj przede wszystkim skupimy się i kupimy jakiś zestaw temu biednemu koniowi, bo on wygląda jakbym go wyciągnęła z nie wiadomo jakiego sejfa. I nie mogę na niego patrzeć po prostu. Okej. Okay. Och, nie tu chciałam. Wiem, że powinnam zbierać to na konia, ale powiem wam szczerze, że patrząc na to, jakie konie mają wejść, to ja nie będę żadnym zainteresowana. Nie ma. Chwa. Nowy comeback jest cudowny. Da. Cudowny. Nie, Alicję zostawiam sobie na sobotnie live'iki. Dobra, czekajcie. Przede wszystkim chciałabym, kurczę... A, no tak. Tego konia nie można wyposażyć w ten przedmiot. A może taki broń? Nie no. Ja mu muszę nawet to coś na ryju zmienić, no bo przecież wygląda, jakbym ja mu krzywdę zrobiła. Ale czy to ma szybkość plus... To nie ma szybkości wcale. Spadłowa. A może nie ma jakiegoś takiego koloru, który byłby łatwiej do dobrania? No cóż, to wygląda, jakbym ja tego konia skrzywdziła. O, okropieństwo. Okropieństwo. Po prostu nie wiem, jak ktoś mógł wypuścić te rzeczy. Ja siedzę na kiblu. Wow, fajnie. O nie, i Terry została bana od Nightbota. A tutaj co to? Czemu to jest takie drogie? Jakiś kantar, jo? Anatar. Kurka wodna, no ja wam powiem, ja nie mogę patrzeć na to, jak ten biedny koń wygląda i musimy coś z tym zrobić. Bo to ma szybkość 3. To jest taki kolor jasno-brązowy. Przydałyby się jeszcze jasno rudo-brunatne. O, jasno-brązowe owijki mamy, proszę bardzo. Co to mu tu schodzi? Aha, bo on ma ten. I co tu? Aha, czyli kantary to w ogóle tutaj w dupę. No dobra, to trzeba wybrać jakiś nowy. O, tu mamy normalnie i chyba tutaj będą te runobrunatne, nie tu. Jasno-brązowy, o, gotowiec, ale dobry. Jaki jest twój ulubiony girls band, czyli idol? Jakie konie mają wyjść, bo zacofana jestem? Albo walijczyki? Albo walijczyki, albo te. O Jezus, Islandy? Coś takiego. Co robisz? Teraz kupuję nowy strój dla mojego konia, bo wygląda, jakbym go wywaliła z jakiejś menelowicy. Okej, okay, mogę to kupić. Dobra, wiem, Martyniusz. Wydawalnie Star Coin sobie... O nie, najgorsze jest to, że on ma to założone, ja teraz tego znaleźć nie mogę. A tu jest, dobra. To kupmy to wszystko, bo on po prostu wygląda, jakbym ja go wyciągnęła z jakiegoś syfu największego. Ja się nie zgadzam na to. O nie, czy ja kupiłam całkiem inne owiki?
Nie, one chyba tak wysoko były. Brać to jest. No szybkość ma 3, no musi mieć. Dobra, chyba kupiłam wszystko. Więc go przebierzmy. Kogo biasujesz w G-Idol? Yugi! Ugi, Ugi. Dobra, tu mamy to, tu mamy to, tu mamy to. Jeszcze siodła zapomniałam. Siodło i to coś na dupę. Dzień dobry, co tam u was? U nas spoko. Bo ja oglądam sobie filmy o II wojnie światowej. Oglądaj, no to bardzo ważne, żeby się znała historię. Historia jest super, warto znać historię. Chyba to siodło było, nie? Tak. Kupujemy. A, jestem pur as fuck. Dobra. I jeszcze jak nie ma tych nadupników w ogóle? Halo, gdzie są nadupniki? A tu, a jak wygląda to? A za ciemne trochę. Trochę mi się nie... Podoba mi się jakby to, jak są zbudowane te nowe jakby torebki, ale w ogóle kolory mnie... Jeden tydzień ferii. Tak, jeszcze tydzień ferii, a 1-3 wracają do szkoły. Nie wiem, czy słyszeliście już. 1-3 wracają do szkoły, zresztą jest tak samo, jak było. I takie są teraz prognozy. My siedzimy w domu. A, z jednej strony się cieszę, z drugiej strony nie. Nie wiem, szczerze mówiąc. Powiem wam szczerze, ja jestem ostatnią osobą, która powinna się wypowiadać na ten temat. Jakby ja mam tyle sprzeczności i w ogóle, że ja się wolę nie... Dobra, może będę miała coś, a chociaż coś, jakieś coś na dupę, na ogon. O, już wywaliło live'a. No, to już, się, już można się przyzwyczaić. O, już działa. Moja przyjaciółka wkurza, że jej swoją wiadomość biorę się tym, że mi odpowiedziałaś na pytanie. Staram się odpowiadać na wszystkie pytania. Jeżeli komuś serio nie odpowiedziałam, to albo zadał tak głupie pytanie, że nie chcę na nie odpowiadać, albo po prostu nie zauważyłam. I to w sumie pasuje nawet, ale mam wrażenie, że te kolory takie też średnie. Jutro umrę na tym egzaminie. Dasz radę, trzymam kciuki. Ty nie dasz rady. Dobra, weźmy sobie dekorację, coś na dupsko. Gdzie tu są te? Na dupniki, halo. O, może jakiś kwiatek? Wygląda nawet cute. Dobra, weźmy... Aha, inwentarz pełny. Wait a minute, bitch. Bardzo mi się podoba chwała, tobie też. O, tylko ciągle nie mogę się... Jakby ta piosenka jest taka inna, że ona nie chce mi wejść do głowy, mimo że ciągle słyszę, wiecie, ten rytm, ale jako taka piosenka nie chce mi wejść w ogóle w banie i mnie to dobija. Oto jest to siodło, a my mamy teraz chwilowe siodło do ujeżdżania, to my tego nie chcemy, to zostawimy tutaj. Czaprak tutaj i to coś tutaj. Dobra, mamy miejsce. Ja mam tego konia, co ty i na zieleń go ubrałam. No ja chciałam na złota, ale to wygląda jakbym się na niego zesrała, więc musiałam mu zmienić. Hej, kamyk, co tam? Musiałam mu zmienić, bo wyglądał jakbym się na niego zesrała, a ja nie sram na moje konie, bo to takie trochę niehigieniczne. Nie wiem. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale no ja... Halo, gdzie tu mam te puszki na konie? Gdzieś powinna mieć puszki. A czy tu nie... Czy ta puszka nie jest jako taka opasująca? Piękna! Złota! Cudowna! Sam raz na mojego upośledzonego zwierzaka. Będzie zapis? Tak, będzie zapis. W ogóle czekajcie, zamienię sobie zwierzaki, bo tutaj mam... wiesz, moment. Co to jest? To jest co? Pluszowy, zdeterminowany osiołek. To co ja mam tutaj? Czemu mam tu osiołka i tu mam osiołka? Ktoś mi wyjaśni, skąd się wziął ten osioł? Zlęca by ci powinikować za pomoc Mary w uratowaniu uciekinierów, ale... Jesieniara? Totalnie. Może gdzie ja mam go wsadzić? Który koń mi najbardziej będzie pasował? Najlepiej taki... Jezus Maria, jak to biegnie! O, dobra, kogo mam tam? Tu mam meteora. Lawciam cię, dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Sorry, że na razie się tak nie skupiam na czacie, ale naprawdę chcę to ogarnąć, żeby później tego nie szukać później. Halo? Ej, oni praktycznie puszek nie mają, te biedne konie, to smutne bardzo. Ale Pajmint w ogóle ma piękny ten, piękne wyposażenie. I liked it. I'm crazy, but you liked it. I'm right back. O! Witterdale, tobie mogę dać osiołka. Będzie ci nawet pasował. Proszę cię bardzo. Piękny osioł, piękny osioł. Jezu, skąd ja mam te wszystkie... By the way, Stan G. Idol. Tak, Stan G. Idol. Jezus Maria, kocham tą piosenkę. Moja ulubiona piosenka z tego albumu. Prócz chwa.
Kurde, teraz patrzę, że ten kolor w ogóle nie pasuje, ale to nic, że ten. Dalia. My love is Dalia. I don't go away. No matter what they say. I'm gonna love you anyway. W ogóle powiem wam szczerze, że jestem mega głupia, bo w momencie, kiedy robię tego live'a, ja wam wstawiam cover na kanał, no nie? I a może to? I kompletnie w ogóle... Nie. I kompletnie w ogóle zapomniałam, że ja jakiegoś live'a prowadzić będę dzisiaj. W sensie tak sobie wymyśliłam i zapomniałam, że wstawiłam jakikolwiek film i wleciał jakby nowy cover na kanał, ale... Teraz jest live, więc pewnie nie będziecie mieli czasu go odsłuchać. Dali Moon, o Jezu, Moon i Lost jest super. Lone? Nie jestem fanką, bo za dużo dziewczyn do zapamiętania. Dobra, co tam piszecie? Hej, Haniu. Pominęło mnie coś? Nie. Myślisz o nowych fryzach? Brzydkie. Brzydkie są. Dzień dobry wszystkim. Dobra. Ciao. Jezu, jak ja długo nie jechałam na tym koniu, tak dziwnie się czuję aż. Dobra, pan kod, zestaw farb, worek z juty, worek z juty. Omega, a ja nie mam jednego worka z juty już? Mam, to wystarczy, że zrobię drugi i jeszcze zestaw farb. I chyba tylko marzny mi brakuje do zestawu farb, coś mi się tak wydaje. Zaraz sprawdzimy. Jezu, gdybym mogła, to bym puściła achwa, ale nie mogę, bo dostanę copyright strike'a. Please, Cube Entertainment, daj mi zarabiać, ok. Zestaw farb. No, wiedziałam. Dobra, pójdziemy odwieźć te worki, które już mam i zobaczymy, co z tego będzie. Jakie są twoje ulubione girls bandy poza G Idol? Żadne. Jestem bardziej chłopiarą, jeżeli chodzi o stanowanie, bo mam dwa zespoły na... Mogę to tak nazwać? Po prostu są dwa zespoły, którymi się tak interesuje bardziej. Agenta i Jonas. Czyli... Dobra, już wiem, gdzie jedziemy. Takie fajne życie. Co to znaczy mieć fajne życie? Ja nie mam fajnego życia. Akurat jestem ostatnią osobą, której mogłabyś powiedzieć, że ma fajne życie. Serio. Co dopiero teraz zobaczyłam, że wstawiłeś cover. Tak, wstawiłam. I przed chwilą o tym chyba nawet mówiłam. Nie? Mówię. Bo ja w ogóle zapomniałam, na jaką godzinę ja to ustawiłam. Pozdrawiam, Klaudię. Hej, uwa, chłopaki. Hej, morski chleb. Dobra, moment. To... Tor wyścigowy. A dobra, pojadę stamtąd, bo nie wiem, jak ten. Ty polecasz do zjedzenia, bo nie mam pomysłu. Frytki. Zjadłabym frytki. Zjadłabym frytki z sosem czosnkowym. Miałam dzisiaj jeść, ale ponieważ mój brat nie myśli o mnie i mnie nie kocha, to stwierdził, że on nie chce frytek i przez to nie mogłam zrobić frytek. Ja w życiu, czemu mi to robisz, że mnie zabijasz? Idzie, nie zabijam, ja nie chcę. Live odsłucham cover, dzięki. Jedyny problem tego coveru to to, że nagrywałam go na ustawieniach jeszcze trochę starawych i nie wiem, jak on będzie brzmiał, ale mi się całkiem podobało i stwierdziłam, że wam wstawię. Dalej się zastanawiam... Jezus Maria, jak ja to zrobiłam? Dalej się zastanawiam, czy mój cover do Double Not ma sens, bo go przesłuchuję. Nagrałam go 4 razy, słuchajcie. I dalej nie jestem przekonana. Pozdrawiam wszystkich, słuchajcie. Wszystkich jak stoją. Będziesz mieć problem z prawem przez zabójstwo małpowredna. O nie, o nie. Będą dzisiaj zdjęcia? Nie, zdjęcia są tylko w soboty. To jest tak luźno. Tak, bez spiny. Biegam sobie, nabijam koniu. I w sumie chciałam też zebrać te 5 pozdrowień, bo to już strasznie blisko do tego. Króliczka? Tak, chyba króliczek. No i chciałam sobie go wziąć. Keira, staram się każdego pamiętać. Mam cię, dzięki. Hihi. Własna matka mnie tak nie kocha jak wy, to trochę dziwne, ale słodkie. Ej, tam jest niedaleko, to mogę tam podjechać, chodźmy. Bo przy repetytorium, o mój Boże. Kiedy jakie Simsy nagrasz? Nie spoileruj mi tego, co chcę wstawić na kanał, Haniu, pająk! Bo skończysz
Marnie. Panią Pająk, ty w ogóle... Ojeju, cześć! Jaki tytuś, cześć! Dziękuję. Patrzcie, jaki słodziak, dał mi okruch. I... Siara. Jezus Maria, a dobra, później to... A to ja do agenty miałam jechać, okej. Okay. Porąbało mi się. Haniu Pająk, dojadę cię. Skąd wiesz, co mam w planach na następne filmy? Haniu Pająk. Mam wrażenie, że wszyscy czytają mi w myślach na tym kanale. Wszyscy znają mnie lepiej niż ja samą siebie. Jezu, ktoś tu konia zostawił. Halo, pilnujcie swoje konie. O, 50 osób, hej! O, mój nos jak pędzi. Ode mnie gorzej na pewno nie brzmi, jak brzmi jak zażynana świnia. Oj, ja też czasami potrafię brzmieć jak zażynana świnia. Jak próbowałam śpiewać refren w chwa, to też tak brzmię. Co ci się najbardziej spodobał w MV do chwa? Ugi i Sujin i Mini i Shua i... Wszystkie, okej? Okay? Ja nie jestem, ja jestem Biaset. Ja nie mogę odpowiadać na takie pytania, bo ja zazwyczaj mówię, że wszyscy mi się podobają. I w każdym możliwym... Tak naprawdę jest... Jedyna rzecz, która mnie wkurzyła w tym comebacku, to reakcje ludzi na Shuę. Bo ja pierdzielę. Jakby, jak mam tutaj walić swój wysryw, to wy nie chcecie, żebym ja wam się tutaj wysrała, co ja sądzę o wszystkim i o ludziach, którzy twierdzą tak, jak twierdzą. Wy nie chcecie tego słuchać, więc ja się opanuję, ale niektórzy słyszeli już moi znajomi, co ja mam do powiedzenia w tym temacie i też nie byli zadowoleni. Dobra, idę teraz do tego, do Hightowera, to chyba PPK było, nie? Lubię chłasę. A tak szczerze, to tylko dla tych exclusive content, dla tych, którzy nie wiedzą, w piątek będzie film z Simsów. I może być fajny film z Simsów. Bo będą to Simsy niekoniecznie 4. Będzie to filmik Simsów trójki. I pokazywałam wam simkę, którą gram na Instagramie moim. Już chyba tego nie widać, więc teraz sobie tego nie zobaczycie, ale tam była i widziałam, że byliście zainteresowani, żeby ją poznać, więc stwierdziłam, że nagram sobie taki dodatkowy filmik i wam ją pokażę. Jakby się z tym pogodzić nie mogli. Ale kij tam zgodzeniem się po prostu, słuchajcie, są czasami piosenki, w których jest jej więcej, są piosenki, w których jest jej mniej. I to nie jest dla mnie, wiecie, żaden powód do prucia się, a jest milion zespołów K-popowych, gdzie też są osoby, które nie znają dobrze języka i też mają co najwyżej 8 sekund tekstu. Na przykład Felix. Felix ze Stray Kids, on jest świetny, ma fajny głos, ale zazwyczaj w piosenkach Stray Kids dostaje mało linijek. Zazwyczaj są to dosłownie sekundy i to są point momenty, takie wiecie, najbardziej do zapamiętania. Cooking like a chef, cooking like a chef, I'm a 5-star Michelin. I tak naprawdę więcej go w gaz menu nie ma. Ale ludzie i tak się... To jest w ogóle dla mnie wygryw, nie? Że ludzie zawsze będą się pruć do dziewczyn. Jakby nigdy nie widziałam komentarza i ja nie chcę, ja nie jestem za czymś takim, bo ja uważam, że muzykę powinno się przyjmować taką, jaka jest i powinno się słuchać tego, co się dostaje, bo osoba, która tworzyła tą muzykę i te piosenki, to ona chciała, żeby to tak wyglądało. I w ogóle gdzieś słyszę, że wiecie, że Soyeon z Shuo mają bifa, że są pokłócone, że jedna drugiej nie chce dać linijek, to mam ochotę wszystkich złapać za kudły i wyrzucić przez okno. Dziękuję. Jestem wściekła z tego powodu, bo ludzie nie zwracają kompletnie uwagi na to, że to jest wciąż muzyka, że to ma brzmieć fajnie. To nie chodzi o to, że nie wiem, że Shuo nie ma dobrego wokalu i nie może śpiewać. W ogóle jadę tam, jakby ktoś pytał. To kompletnie nie o to chodzi. Ale takie jechanie, tylko, bo Shuo nie ma linijek. Dostałam komentarz pod postem. Po co Shuo jest w grupie, jak nic nie robi? I miałam ochotę się, no, po prostu komuś... I właśnie to najbardziej mnie w tym wszystkim wkurza ta nierówność. Macie sobie Stray Kids. Ich jest o 2 osoby więcej. Czasami Lino w nowych piosenkach Felix dostają dość krótko. Dość mało linijek, bo u nich się skupiają bardziej na rapie, tak? I nikt się nie czepia tego, że, nie wiem, jedyną linijką całą w Guts Menu Felixa to jest Cooking like a chef, I'm a 5-star Michelin, ale jak pojawi się Shushua, jak pojawi się Soyeon, to nagle wszyscy mają czepianie się, nie? Czepianie się mode, bo czemu Shua ma tak mało linijek? No błagam was, no co to jest w ogóle za traktowanie nierówne, no... Albo się czepiamy o wszystkich, albo o jednego. Ja nie jestem nigdy za jakby
Mówię wam, ja przyjmuję piosenkę taką, jaką jest. Ja bardzo lubię momenty szuszuły. Też uważam, że dostała takie, wiecie, point zaraz przed refrenem. Strasznie lubię na nią patrzeć. Pięknie wygląda w music video i pięknie wyglądała też tańcząc do tej piosenki. I na pewno wkłada w całą siebie, a takie komentarze nie będą jej pomagać i na pewno nie sprawią, że nagle będzie więcej śpiewać. W comebackach BTS też się kiedyś tak strali. Ciągle o Jina były problemy, że czemu Jin dostaje tak mało linijek i w ogóle. Ale teraz to minęło, no po prostu może robią więcej piosenek bardziej do Jina dostosowanych, ale jakby o co chodzi? Nawet jakby tego Jina było mniej, to nie oznacza, że zaraz, nie wiem, członkowie BTS się z Jinem nienawidzą i wiecie, nie chcą ze sobą gadać. Wkurza mnie coś takiego, nawet nie wiecie jak mnie wkurza coś takiego. Ja miałam ochotę wszystkim ludziom to powiedzieć, że czemu to jest takie podwójne traktowanie, czemu... Jakby postawię was teraz w sytuacji, jesteście kimś, kto nie zna języka. Felix jest z Korei. Felix też jest z Korei, ale on trenował tylko 2 lata. Shua też trenowała tylko 2 lata, a Shua to już w ogóle jest chyba z Tajwanu, bo jeszcze dalej. Ona to już w ogóle nie miała z koreańskim nic do czynienia, a chyba w domu Felixa używali tylko języka angielskiego, bo on do teraz ma problemy z językiem angielskim i w takich niektórych nagraniach on się nawet nie wypowiada w takich typowych koreańskich programach, bo się boi, że powie coś głupiego. I to jest jak najbardziej zrozumiałe, ma prawo się nie odzywać i to nie oznacza zaraz, że ma zły humor, po prostu nie chce czegoś przekręcić. Shua też tak ma. I oni mają prawo się, wiecie, czuć niepewnie z tym językiem, bo to nie jest ich narodowy język. Znaczy no, Shua nie, jego tak, ale wiecie o co chodzi. Oni mają prawo mieć problemy z tym. Mają prawo czegoś nie rozumieć i ma ich prawo być trochę mniej, ale to zaraz nie oznacza, że nie wiem, że nie mają umiejętności albo że są głupsi. Że nie zasługuje. W ogóle ja nie ogarniam. I zaraz, no po prostu Felix ma jeden kawałek w God's Menu i wszystko jest okej. Wszyscy kochają Felixa. Shua ma kawałek przed refrenem i w ogóle refren, gdzie jest z przodu, to zaraz Jezus Maria, soją ty małpo, jak mogłaś nie dać swojej koleżance linijek. No to jest dla mnie tragedia. I mówię wam, to jest tak podwójne traktowanie, że czemu chłopaki są traktowani lepiej? Czemu nikt nie pruje się do JYP, że Felix ma mało linijek? To już nie prójcie się wcale, no ludzie. To jest kompletnie ta sama sytuacja. Ja w ogóle nienawidzę porównywać, bo porównywanie nie jest fajne. Ale czasami chyba inaczej się niektórym nie da wytłumaczyć. Bo mówię wam, oni mają prawo nie znać obcego języka, ale niektórzy na przykład wywalają właśnie teksty w stylu Jezus Maria trenowała 2 lata, teraz zespół też już ma prawie 3 lata, a Shua dalej nie umie po koreańsku mówić. No a jakby Stray Kids, Felix trenował tyle samo, Stray Kids istnieją chyba też tyle samo i też dalej chłopak jest niepewny. I co, i będziemy go teraz hejtować, bo nie chce wypowiedzieć słowa? Czemu od dziewczyny, która jest w ogóle z innego kraju, wymaga się idealnej znajomości koreańskiego? Czemu w ogóle od kogokolwiek się wymaga? Mam wrażenie, że póki są Azjatami, to wszystko pasuje do konceptu i wygląda okej. Okay. Zresztą ona, wiecie, się nie opierdziela, tylko ładnie tańczy, jest super. Co ty zamierzasz robić na live'ach? Chyba przejdziemy do skałek tak na 100%. Ale zgaduję, że nigdy nie będzie momentu, gdzie będę miała na 100% wszystkie konie wytrenowane. Czy mi się kiedyś ta marzna pojawi, czy nie do końca? To zrazu kładą ludzie. Próbuję się do każdego girls będę. Oprócz Bepy i Lona. Tak, ja mam w ogóle wrażenie, że Blackpink i Lona to mają jakiś immunitet. Jedna laska w Lona ma tylko tekst ulala, awe, awe, awe. I wszystko jest okej. Okay. Nazwali to Iconic Lines, ja nie mam nic do tego. A Shua występuje praktycznie przez całą piosenkę na przodzie. Cały czas ją widać. W MV wygląda cudownie i nikt nie doceni tego, że wygląda cudownie, że się postarała, że dobrze tańczy, tylko wszyscy cisną, że ma za mało linijek. Ktoś mi to w końcu wytłumaczy, o co chodzi ludziom? I czemu facetom tak nie robią? Może to jest kontrowersyjne, może są takie sytuacje, ale podałam wam konkretny przykład i u mnie tak nie ma. Zawsze się jakieś pojawi. Nie, no idę zrobić pingwinkowy wyścig, może coś mi się pojawi. W tym czasie jak ja będę robić. Martyna cię nienawidzi. No to nie jest tak, że... Nie, ja po prostu wiecie co? Ja kocham G-Idle. To jest zespół, który jak coś wyda, to zawsze mi się wszystko spodoba. Bo ten w ogóle, cały ten album, który one teraz wydały, I Burn, możecie na Spotify przesłuchać jak macie, kojarzy mi się z Mulan, z disneyowską imprezą. I uwielbiam to.
Po prostu uwielbiam to. Tylko wiesz, Weronika z Twice u mnie jest tak, że ja bardzo lubię wszystkie wokale w Twice i nie zauważam nigdy, że któreś jest mniej. Niektórzy twierdzą, że chyba tej na J jest mniej. Ja przepraszam, nie chcę wypowiadać jej imienia, bo mogę tego nie powiedzieć dobrze. Ale ja lubię też jej wokal i teraz jest jej coraz więcej i jest fajnie, ale ludzie jakby dają sobie immunitet do tych grup, które same tworzą piosenki, że mogą ich zwyzywać, że czemu dają swoim własnym kolegom mniej w ogóle tekstu. Ktoś wprost napisał, że Soyeon dyskryminuje Shuę, rozumiecie to? Jakby Shuę miała zaraz wywalać do Tajwanu, bo przecież jej przyjaciółka z zespołu jej nienawidzi i nie chce jej dawać linijek. No co to w ogóle są za teksty? No... To jest traktowanie drugiej osoby w tak okropny sposób, to jest walenie takimi pomówieniami i to jest krzywdzące po prostu. I to jest dla mnie obrzydliwe mega. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, że ludzie mogą gadać takie rzeczy. Tak naprawdę nikt z nas nie wie, wiecie, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. I nie wierzę, że Shuę, która jest naprawdę pewną siebie dziewczyną, nie zwracałaby uwagi na to, że ktoś, nie wiem, nie daje jej wystarczającej opcji ilości linijek. No kurde. Jakby chciała, to by na pewno Soyeon poprosiła. I słuchajcie, Soyeon na pewno by jej te linijki dała. Wymyślanie kłótni, która nie istnieje, jest dla mnie bezczelne akurat w tym temacie. I nie będę twierdzić inaczej. I będę tak twierdziła nie tylko z G-Idol, a z każdą możliwą grupą, którą znam. A jeżeli chodzi o... Nie wiem, o Twice, to im chyba wszystko... One nie tworzą same title tracków, one tworzą same b-side tracki, w sensie piszą przynajmniej teksty, ale kompozycją i aranżacją zajmuje się ktokolwiek inny, więc najwidoczniej osoby, które za tym stoją, stwierdziły, że wiecie, że tak będą i tyle. I jakoś nikt nie zwraca uwagi, no zazwyczaj mówią, o czemu ona ma mało linijek, JYP zrób coś tam, nie? A tutaj ludzie wprost gadają, Soyeon, ty głupia małpo, dlaczego nie dajesz linijek swojej koleżance? To mnie tak boli. Bo ta dziewczyna ma na swoim karku praktycznie całe K-pop industry. Ona tworzy piosenki dla innych, tworzy piosenki dla siebie, tworzy piosenki dla swojego zespołu i nikt nie może jej szanować tak, jak serio na to zasługuje, no nie? Wszystko robi od debiutu. No nawet teraz Mini i Yugi dołączyła... Ugi dołączyła do tworzenia piosenek i jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. O, najlepszego, Wiki. Sorry, że tak się wysrywam. Wiem, że niektórzy nie wiedzą, o co chodzi, bo to jednak K-pop, ale mówię wam, ja po prostu muszę, bo ja mam... Ja nie mam się gdzie wygadać, bo ja wiem, że jeżeli w jakiejkolwiek grupie K-popowej bym poruszyła ten temat, to ja pierdziele pojechałam z bokiem. Jakbym poruszyła ten temat na jakiejkolwiek grupie K-popowej, to na pewno nikt by się ze mną nie zgadzał, bo ludzie nienawidzą, jak kogoś się porównuje. Jakbym podała przykład Felixa, to już w ogóle byłoby gorzej. Ludzie by pewnie twierdzili, że kto jest bardziej utalentowany, a tu przecież nie o to chodzi. Mając dużo linijek. Nacia, no i to jak najbardziej można ją szanować i w ogóle ja wam mówię, muzyka to jest muzyka, przyjmujcie ją taką, jaką macie, no jak sobie wyobrażacie Shuę w innych linijkach, a to sobie wyobrażajcie, ale dostała takie, jakie ma i cały czas slejuje to, co robi, cały czas wygląda cudownie i tańczy świetnie, czemu nie możemy tego, z tego się cieszyć, no nie? Takie genialne piosenki, ale Chwa to jest dla mnie wyższy level. O, mamo, fajnie, że masz gruźlicę. Fatą mi się w ogóle kojarzy z Reflection z Mulan. Jest cudowne, kocham, naprawdę kocham tą piosenkę. Nawet Oh My God mi tak nie weszło jak Chwa. Ale strasznie wysokie to jest. To jest creepy. O nie! Nie, ja nie potrąciłam tego pingwina specjalnie, to on mi wjechał pod kopyto, proszę mi nie insynuować. Pozdrawiam, Kasia. Kurde, nie. Nie chcę bać znowu bokiem. To spóźnione wszystkiego najlepszego, Wiki. O Jezus. Tak, wiem, że Chwa jest połączeniem trzech melodii. Tak, kocham ich wokale, są piękne. W ogóle słuchanie refrenu tej piosenki, Ugi w tej piosence, w ogóle początek Soyeon, to jest piękne, po prostu piękne. To nie jest po prostu taka, wiecie, gówno piosenka K-popowa, do której możecie sobie zatańczyć, albo jakiś tam Lulu Drop z tekstem Jestem zajebista, tylko to jest rzeczywiście opowiadana historia. Ja to w G-Idol uwielbiam. One w swoich piosenkach serio opowiadają historię, a nie tylko chodźmy, róbmy to całą noc. O Jezus Maria, co ja zrobiłam? Pomocy. Nie wiem, cokolwiek. Ja wiem, że Lata ta było takie bardziej dla internacjonali, ale spójrzcie na Chwa. Chwa to jest Chwa. Ja już złamał stół na live, tak widziałam to. Ale przekażę.
robi swoje. No ona ma dość wysoką skalę głosu i ona naprawdę śpiewa dużo w B-side'ach i dużo ją słychać. Ale tak jak wam mówię, my nie wiemy, co się dzieje po pierwsze za zamkniętymi drzwiami. Nie wiemy, jakie tak naprawdę podejście ma do tego wszystkiego sama Shua. I jakby to nie są byle K-popowe idolki, okej? Okay? To są artystki. I one rozumieją to, że czasem ktoś może mieć mniej linijek, bo tu nie chodzi tylko o linijki, tu nie chodzi tylko o fragment piosenki, o całokształt, który, wiecie, ludzie mają poczuć. Jeżeli któraś dziewczyna sprawia się w danym momencie lepiej, to niech go robi, no przecież nie będą się kłócić tylko po to, żeby któraś miała tą sekundę więcej, no bo to jest kompletny idiotyzm i to nie ma sensu. Choreografii to chyba koniecznie. Jezus Maria, jak ja widziałam, co one tam robią nogami, to aż ja swoje połamałam na siedząco. Masz piękny głos. Dziękuję. O Jezus Maria. Nie, no fuck! Głupia gro, no nienawidzę cię. Jezus Maria, ten wyścig jest tragiczny. Już wiem, dlaczego daję tyle tych pedeków. Jak teraz mnie wyrośnie marzna, to się zabije. Jak posłucham innych piosenek. Jak ja tak pisałam, to ludzie twierdzili, a co ty myślisz, że ludzie mają czas, żeby słuchać b-side'y zespołu, który ich nie interesuje? No to po co się interesujesz sprawą Shuu, jak nie interesuje cię cały zespół? No albo wszyscy, albo nic. No Jezus Maria. Wiecie, ludzie tak zawsze są, idziemy za grupą, grupa jest najważniejsza. Po czym... wchodzą takie typowe solo stany i zaraz ból dupy, nie? Bum. Śpiewaj coś, please. Na zdrowie, mamo. Zaśpiewaj coś. Nie mogę sobie przypomnieć żadnego tekstu piosenki, który chciałabym zanucić. Musicie mi dać konkretną piosenkę. No nie leć bokiem. Bokiem to tylko na BM-cy, dziewczyno. Też mam Jedną Bandzie. To słuchasz jej, jak nie masz czasu. No kurde. Ja zawsze słucham, jeżeli interesuje mnie serio title track i nie skończyło się na jednym przesłuchaniu, to zawsze przechodzę do b-side tracków, no po to są albumy, żeby ich słuchać. No Jezus. W ogóle powiedziałam chyba Jezus już 20 raz. Ja rozumiem, że niektórych rzeczy się nie chce robić, ja nie chcę wybierać komuś, wiecie, czasu, co ma robić, ale po co kontempluje się nad sytuacją, o której po pierwsze nie ma się żadnego pojęcia? Ktoś powinien zrobić jakąś cudowną kompilację tego, jak bardzo wnerwiona jestem na tym cholernym wyścigu. Musisz trochę wolniej. No będę ja wolniej jechała, bo ja nie mogę na ciebie patrzeć. Ale ostatnio jechałam szybko i nie miałam problemu, a teraz dramat. Dlatego G.I.D. stanuje. O! To jak ja w sumie. W sensie tak stanuje. Ja słucham wszystkich girls bandów, ale stanować, że wiecie, że rzeczywiście interesuje się wszystkim, to G.I.D. Nie ślizgać na tym lodzie. Dobra, no to spróbuję tak albo tak chociaż, no bo rzeczywiście za wolno je jeszcze. Na ciebie przy końcu wyścigu. Proszę się ze mnie nie śmiać, jestem pipą, okej? Okay? I'm like so pipa. Ale Dalia jest piękna. Ale wow, w ogóle wow. Kocham te piosenki. No nie, bokiem nie. O, poleciałam bokiem. I twoje zdolności gamingowe. Jestem najlepsza w tę grę. Nie ma lepszej ode mnie. Spójrz tylko. Spójrz jak smooth. Na MC już byś umarła. To jest wyzwanie. To jest wyzwanie. Kurczę, jaka piosenka mi chodziła po głowie ostatnio? O nie. Kurczę, co to było? I'm gonna make us follow your pride. Oh, want you to make me feel like I'm the only girl in the world. Like I'm the only girl that you ever loved. Like I'm the only one that knows your heart. Only girl in the world. Ja w ogóle słyszałam, że niektórzy używają tego, żeby sobie robić speedbuga i teraz się boję, że mi złapał. No nie! Błagam mnie. No nie. Kto to stworzył? Chcesz się głosami zamienić? Raczej nie.
O Jezus Maria, pomoc. No nie! Nienawidzę cię, gro! Nie zdążę tam dojechać już. Nienawidzę tej gry. Strasznie... Wszystko jak strasznie wyglądam, jak kupiłam ciuchów. Co? Przestań, ja wcale nie wyglądam lepiej. Chodzę w tej samej koszulce przez tydzień. Chcesz nie śpiewać, dziękuję. Uja, już mi bardzo miło. Ale właśnie to, ostatnio strasznie mi wyszły piosenki Rihanny do głowy. Nie wiem dlaczego. Chciałabyś tam czekać dość długo, można byłoby coś podejrzewać. Ale że co? Na tej... Dobra, spoko, ja po prostu będę jechać do tej przeszkody szybko i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, nie znam, lubię być z nią. Ale Only Girl in the World mi się podoba. I w ogóle... Don't you wanna be here forever? Said I'll always be your friend. Second now I must stick it out to the end. Always waiting more than ever. No, we still have each other. You can stay under my umbrella. You can stay under my umbrella. Okej, dobra, tu zwolnię trochę, bo tu jest ten moment, który mnie... Aha! Polecę, że jakieś marwari tego, który ja mam, bo mi się mega podoba, jest mega słodki. Yeah! Dobra, 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 wolno, 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 wolno. Ulubiony rodzaj herbaty, nie lubię herbaty, ale jak już muszę pić tą miętową, bo zawsze pijam u babci, jakoś mi tak wlazło w mózg. No i mi się YouTube ścina. Serio? O nie, to chyba niedobrze. Wy serio lubicie słuchać, jak śpiewam? Ta piosenka kojarzy mi się tylko z Tomem Hollandem. Która? Umbrella? Ja w ogóle lubię strasznie TikToki z tą piosenką. Strasznie dużo piosenek poznałam przez TikToka. W sensie przypomniałam sobie takich starych, które lubiłam. Słyszysz kogoś BTS? Namjoona. Dobra, teraz przyspieszę i powinnam to normalnie przeskoczyć. Jak nie to... Jak nie to będzie... Ta gra jest niemożliwa czasami w swoim działaniu. Jedź, 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 Marylka. Jedź, jedź na Sylwestra już. Na Sylwestra jedź, Maryla. Trzeba cię odmrozić jeszcze. Jezus Maria, aż straciłam oddech przez sekundę. To mnie ominęło. Moja depresja wyścigowa. Wyścigówką nie zostanę raczej nigdy. Zygzak McQueen ze mnie żaden. Na muzykę I'm done po prostu. No ja już nie nadążam za tym. Ja czekam dopiero, aż mi Iburn przyleci. Namjoon stanę to spoko mordy. No spójrz na mnie. Wyglądam na kogoś niefajnego? Zawsze szkoda jest ale ja nigdy w nią nie wjeżdżałam. Zawsze o nią zahaczałam, ale nigdy w nią nie wjeżdżałam, a teraz normalnie wjeżdżam w nią. Może gdybym skoczyła trochę później, to coś by z tego wyszło, a być Aruną. Nie, nie przeszkadza mi to, że zadajesz tyle pytań. Lubię odpowiadać na pytania. Mamo, bo chociaż wiecie, możecie się dowiedzieć więcej o mnie. Ojej, było bardzo niemiłe z mojej strony. Przepraszam, pingwinku. Jo. Jezu, a wiesz, że już mi kompletnie wypadło, jak to w ogóle leciało? Bo mi się strasznie to kojarzy z Han, ten refren i... O nie, to był moment, gdzie ja się skopam chyba, nie? No i aha, to wy tu czekacie, aż ja tu skończyłam i wy tu czekacie. To... O Jezu, nie wstyd. Liczę dla każdego potrąconego pingwina. Wcale ich dużo nie było, proszę po mnie nie jechać. Za to dostaje się klejnoty walicji. Zazwyczaj za nagrody albo za taki ten. O, widzicie, tu nie wjechałam. Albo za karnawał. A karnawał robisz, jak robisz wyścigi. A? Jezus Maria, jak się zesrałam. Please, powiedzcie, że to już koniec. Nie, no tak, 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 tak. I właśnie dlatego one się tak kojarzą. Bo tam jest... A, nie umiem. 5 złotych. A nawet nie było napisane, kto dał? Dziękuję bardzo za 5 złotych. Kto dał 5 złotych? Charmix Voice. Cześć, Charmix, pozdrawiam. O, znowu. Brawa, dziękuję. 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 Charmix Voice, hejka. O, teraz słuchaj. Mój BFF ma kanał o nazwie Winksowski i wstawił pierwszy odcinek swojego serialu o Winks i bardzo się postarał. O. Możesz obejrzeć go teraz. 5 złotych. Ale to jest taki, wiesz, taki legitny? Czy w sensie, czy tam są jakieś przekleństwa? Bo wiesz, nie chcę przypadkiem dostać bana ze względu na pokazywane treści.
Ale na pewno sama sobie zajrzę, no nie? Nawet jak dzisiaj nie dam rady, to sobie sama zajrzę, albo w sobotę na live możesz mi przypomnieć, albo ja sobie zostawię tego donate'a, zapiszę i obejrzymy tak, żeby więcej ludzi było, bo dzisiaj live to jest taki, wiesz... You know. Siema kotleciary, królowa spamu. Jest jej królowo spamu. Słyszałam, że ludzie się cię czepiają, że spamisz. Przestań spamić. Tak, wiem, że Han i Hwa są powiązane. Czekajcie, bo mam chyba nawet odpalonego tego. A nie, nie mam. Dobra, no to dupa. Nie, bo miałam odpalonego Spotify'a z tymi piosenkami, ale jednak nie mam. Kurczę, bo ja słucham od rana tylko Hwa. Wiecie, żeby streamować music video i... I do tego słucham jeszcze piosenki z albumu na Spotify i dla mnie jest tak... Dla mnie Hwa jest powiązane z Han tylko poprzez refren, a i tak kompletnie inaczej w inną stronę to idzie. Bo tam jak masz Han, to jest... A Hwa to jest... A, już mi wypadło, kurde. Takie urira. No kompletnie inaczej Hwa leci, tak? Na kompletnie innej linii melodycznej, tak bardzo, że wiem, że to nie leci tak samo. No nie mogę sobie przypomnieć, no. A słuchałam tego pół dnia dzisiaj. 5 godzin bez przerwy. Ej, no nie mogę znaleźć tej marzny głupiej. Żeby kupił mi drugą świnkę, a świnki morskie nie mogą żyć samotnie? Jakiego konia masz do trenowania jeszcze? Tylko tego. Nie, zamawiałam Season Greetings od BTS. Nie zamawiam w ogóle Season Greetings, ja chciałam właśnie album G-Idol, bo wiecie, bo będzie mój pierwszy album w ogóle K-popowy. W czerwonych sukniach, jest w ogóle ten moment, gdzie ten kwiatek się materializuje. Pa, to jest piękne. Ktoś w ogóle wie już, jak to jest z ilością wyświetleń na Hwa? Który jest do dupy. Nie znam comebacku G-Idol, który jest do dupy. Jakby jestem fanką każdego, bo każdy ma w sobie coś takiego, co mnie do niego przyciąga. Nie stanuję TXT, ale ich śledzę. Jakby Lata Tano jest cudowne same w sobie, tylko to jest właśnie taka piosenka dla internationali bardziej. Wiecie, gdzie lubią drop, gdzie masz po prostu every day, every night, lata, ta i nie ma nic takiego wielce bardziej, no, sensownego. O, donate. Mamy marzany. Idziemy robić zestaw kart. Co mówi? Nic z Voice nie ma tam. Przekleństwa. Cały serial opowiada o pierwszym roku Stelli Walfei. O! Cały projekt jest realizowany od 2 lat i uważam, że jest świetny. Wow. 3 złote. Okej, to ja to w sobotę obejrzę, słuchaj, bo wtedy będzie na pewno więcej ludzi, bo wtedy mam... Wtedy mamy jakby live'y takie normalnie. W sobotę o 15 na pewno obejrzę, bo ja bardzo lubię Wings i bardzo chętnie sobie obczaję. Hej, jestem nowa, hej. Na pewno. Jezu, czemu te wyświetlenia tak wolno lecą? At this point każdy ze współpracowników później zrobi tą piosenkę. No tak, one od takiej zaczęły i teraz nim dalej, tym lepiej, mam wrażenie. I właśnie najpierw donate nie doszedł, zobaczę później. Słuchaj, powinien dojść, one ze strasznym zwolnieniem dolatują, zależnie przez co wysłałaś. Dobra, wracając do tematu, macie Latata. Latata to jest taka typowa piosenka, którą praktycznie ma każdy girls band teraz, tylko wiecie jaki jest jakby problem? Zależnie od tego, który girls band z tego wyskoczy, bo niektóre cały czas siedzą na tych dropach i tu już rygać aż się chce czasami. Pan Kod to nie jest ten... aha, chyba wiem. One cały czas siedzą na tych dropach, już się zrzygać można po prostu od tych dropów. Ja już na przykład nie mogę wytrzymać piosenek Blackpink czy Everglow, bo choć są fajne, choć są mocarne, La Didę lubię, ale mam dość po prostu dropów, mam dość. Taki wiecie, o, fajnie są, że fajnie się ciebie słucha, dziękuję. No po prostu mam dość. Takich piosenek w stylu La Didę, w stylu du-du-du, no nie, już nie mogę. Ja lubię historię i właśnie każda kolejna piosenka G-Idol opowiada historię, chyba tylko Dumdy Dumdy trochę wyszło z tego tematu, bo to jest piosenka typowo taka letnia. Ale tak to, jak sobie przesłuchacie każdą inną piosenkę G-Idol, od Han, po Seniorite, po Oh My God i teraz właśnie Hwa, to macie pięknie ułożoną historię i to jest historia najpierw zakochania się, później bycia z kimś w związku, później zaczęcia jakby problemów w tym związku i później zerwania i jeszcze później podniesienia się po tym zerwaniu. I to jest cudowne, ja uwielbiam. I w ogóle ja mam wrażenie, że niektórzy nie szanują tego, jak bardzo fajny jest ten cały koncept. Nie wiem dlaczego.
jest inny koncept, tak. Już nawet nie chodzi. Mi się wydaje, że koncept jest ten sam cały czas, tylko historia po prostu idzie do przodu. Na live od razu dam suba. Mega masz poczucie humoru. Dzięki! W ogóle strasznie się wybiły w Korei, słuchajcie, dzięki temu comebackowi. I chyba Koreańczycy serio doceniają to, co one zrobiły. Ja w ogóle... O! O Jezu, znowu mam ci rozkładać te świeczki. Składam już chyba 10 raz. Ja wysłałam do niej... Ojejku. Słuchaj, ja to sprawdzę. Ja to sprawdzę, tylko nie chcę teraz, bo się wywali wszystko. I love it what they say. I'm gonna love you anyway. Widzicie, tak, wydaje mi się, że tym się wyróżniają. I na przykład Mamamoo też jest super w tym, że one tworzą piosenki, które nie są takie typowe dla wszystkich możliwych girlsbandów, które istnieją, do których można zatańczyć, które są przyjemne, które nie mają głupich tekstów, a nie tylko o, jestem zajebista, coś tam, bla, 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 bla. No ja mam już dość czegoś takiego. No ja też przesłodzonych girlsbandów nie lubię, ale na przykład lubiłam poziom słodzenia u Twice'ar. Ja lubię słodkie Twice, bardzo lubię. Mamamoo też jest bardzo oryginalne. Tak, a ja na przykład... O, nie, jest już wystarczająco fajnie. Dobra, super, dawaj pozdrowienie i spadam stąd. Muszę znaleźć pana Koda. I patrzcie, jeszcze jedno... Już mogę po królika jechać. To powiedziałem po królika, Zara. Ty się już nie śpiewasz, no i mogę zostać. No, dziękuję. Aisha, słuchaj, nie chcę teraz schodzić na ten, bo zajmie mi to pół roku, ale na pewno przejrzy sobie, bo ja mam jakby wgląd do tego. Nie wiem, czy będzie Alicja, bo tak średnio mam ochotę. Chciałabym zostawić to sobie na sobotę, bo jednak tam mam dużo hajsu. I wiecie, chyba to tu. Choreografii do I Can't Stop Me. Jest cudowne. A, to jest to też jest inny poziom, to jest temat ogień, woda, tak. Kocham! I Can't Stop Me i Cry For Me. Tak, potrzebujemy więcej słodkich konceptów, ale takich dobrze zrobionych słodkich konceptów, a nie tylko coś w stylu Pepe od TLC. O Jezu, tak. O Boże, tak. Chyba mówicie o... Teraz mówimy o girlsbandach. Nie, ja malowałam nowy profil, jest pomalowany przez mojego przyjaciela Esase. Zapraszam na jego kanał, macie speedpaint podlinkowany pod postem. Astro ma fajny... W ogóle Jezus Maria, jak myślę o Astro, to jedyne, o czym myślę, to Unwo i True Beauty. Wciąż czekam na nowy odcinek, nie? Nie mogę się doczekać, że będzie nowy odcinek True Beauty. Już chciałabym go obejrzeć. W sensie teraz jest w trakcie korekty z tego, co widziałam. I go ten. My lubimy gadać i o girlsbandach, i o boysbandach. Ale zastanawiam się, kto to był. Dobra, słuchajcie, zrobię tu wyścigi i potem pojedziemy do święto świata. Jezu, Cry For Me. Ja bym chciała więcej piosenek Cry For Me. O Jezus, 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 piękny. Kocham Cry For Me. I want you to cry, cry for me. 내가 어떤 것처럼 cry for me. Make your way for... Cry for me, but again 조금씩 더 빠져가 사랑해 어떤 척들어가 뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨 I want you to cry for me. O, Dreamcatcher też jest fajne, ale mnie od Dreamcatcher odwalało to, że one strasznie mi się kojarzyły z anime openingami, to takimi trochę gorszego sortu, mam wrażenie. Mia Cabello była w Hift Harmony. Serio nie wiedziałeś? Jezu, ja pamiętam, jaka była drama, jak ona odeszła i wtedy jej gadali, że ona jest rasistką i w ogóle, Boże, jaki to był pierdzielnik wtedy. A potem co idą? Ja Idol miało być w Polsce, ale przez wirusem to się nie wydarzyło. Tak, miałam jechać na koncert z Justynką, moją przyjaciółką, ale niestety. Ale mam nadzieję, że mimo to uda nam się kiedyś pojechać. No, profilowe jest genialne, dziękuję bardzo. Nie, ja rysowałam, dlatego jest genialne. A podobne do mnie? Wygląda trochę jak lepsza wersja moja. Koncepty, które tworzą historię. Też, ale masz właśnie ten motyw kochania siebie. I dzisiaj gadałam o tym z Nerlin. Mimo, że to jest koncept dość oczywisty, no kochanie siebie. Jakby teraz, gdzie zajrzycie, to na przykład ITZY to są całe skupione na kochaniu siebie, gdzie ten koncept według mnie w ogóle do nich nie pasuje. I chyba tylko jedna z nich wygląda, jakby rzeczywiście mogła
jakby była szczera w tych wszystkich piosenkach, które wydają. I właśnie u BTS też to się tak zaczęło, a jednocześnie z tyłu mieliście, wiecie, tą całą teorię tego Demiana, bla bla bla. No to rzeczywiście było przyjemne. That power. No bo ci o title tracka. Znaczy, Soyeon stworzyła title tracka. Bo The Idol miały zadebiutować już wcześniej, ale nie mogły zadebiutować, bo wciąż nie miały idealnej piosenki, która nadawałaby się na title track. Wszyscy twierdzili, że Latata jest słabe i się nie wybije, ale pozwolili. I w ogóle MV było nagrywane w dość średnich warunkach. One nie miały jakiegoś super setu do nagrywania, nie to, co teraz mają w Chwa na przykład. I były strasznie jakby no niszowo traktowane, ale Latata się wybiło, Han wybiło się jeszcze bardziej i poszła. Tam fioletowy prof miałeś 2 lata? Chyba tak. Tam była moja dupa, a teraz dupy nie ma. Haha, jak się z tym czujecie? Już nie ma dupy. Znaczy ogólnie to Hasase napisał do mnie i powiedział hej, bo ja ogólnie mam wenę i bym coś ci narysował. No i mi narysował. I baner też jest jego roboty. Jak on to stwierdził, nie mógł patrzeć na swój stary rysunek, bo to fioletowe to też było jego. Widać po prostu po moich... Wszystkie w ogóle awatary, które miałam, to są... właśnie zrobione przez Hasase i widać, jak on się rozwinął artystycznie przez ten cały czas. Nice softy. A jakie softy usunęłam? Nie usuwałam żadnych softów. Aha, a, pff, dobra. Już nie ma dupy Martyny. Teraz jest bardziej lana. Utalentowane, ale niedoceniane. Problem z Lona jest przez te wszystkie dramy, które tam były z nimi związane i ich jest strasznie dużo. Nie jestem w stanie... Dzień dobry. Nie jestem w stanie kompletnie do tych bab przejść, bo po prostu za dużo. Za dużo. Ja to... Nie. Dziękuję. Ja rozumiem, że są osoby, które lubią ich słuchać, ale mi w sumie żadna piosenka prócz Butterfly nie podeszła. Zresztą w Butterfly podoba mi się tylko refren. I'm flying like Butterfly. W ogóle Butterfly... Latające masło. To jest takie cudowne w ogóle. Ja nie wiem, kto wymyślił słowo butterfly, ale ktoś, kto je wymyślił, musiał mieć nieźle nawalone na bani, jak zobaczył pierwszego swojego motyla w życiu. Nagle stan Lona. I want you to cry, cry for me. Drama z wytwórnią. Jakaś dram... A kiedy nie ma dram z wytwórnią? Moja nagroda to zimowy króliczek, jej! Mamy zimowego króliczka, jak fajosko. No i pięknie, pięknie jest zimowy króliczek, zimowych pozdrowień już nie ma. Dobra, zrobimy wyścigi, które to są, bo one też trochę dają. Jakie dram... Jakie w ogóle wytwórnie nie mają dramy? GOT7 się rozpada. No w sumie się nie rozpada, ale wiecie o co chodzi, odchodzi z JYP. Że nie lubię Lona. Peter by mnie znienawidził, gdybym zaczęła bronić Shue tak, jak rzeczywiście chciałabym ją bronić. Ale ja nie muszę jej bronić, ona się sama wybroni. Ona jest po prostu cudowna taka, jaka jest. Brzmieć z głosu jak Rihanna? Fifth Harmony, która mogłaby brzmieć z głosu jak Rihanna? Wydaje mi się, że... o Jezus, ja nie znam ich niestety. W Fifth Harmony stanowałam tylko... Znaczy stanowałam, nawet ich nie stanowałam, po prostu lubiłam Work From Home i chyba Sledgehammer, tylko te dwie piosenki. Good night! Studio Jajo, pięknie was witam, 1 złoty. Hej, Studio Jajo! Ojeju, cześć! Długo cię tu nie było. Studio Jajo, co oni tam nadają? Aż ręce opadają, jak z drzewa wiśnie bęc. To wszystko przez Kamilę Susa. Ja bym chciała, żeby Eyes One już zdisbandowały. Przepraszam, ale ja nigdy nie będę lubić Eyes One tak, jakbym mogła je lubić. Jakby nie jestem w stanie zagłębić się w dziewczyny, bo ta świadomość, że one mogły tam nie być, mnie zbytnio denerwuje. I w ogóle fakt, że tak naprawdę kilka dziewczyn, jakby marzenia kilkoro dziewczyn zostały tak bardzo stracone i to one mogłyby być teraz Eyes One i to one mogłyby teraz mieć takie osiągnięcia, za bardzo mnie boli i bardzo mi przykro. Szanuję wszystkie osoby, które stanują... O, masz errora na ekranie! O tak, zbugowały się donaty! Ha! Czekajcie. Okej, okay, dobra, już działa. Pod na ekranie, Martyna. Kto się zesrał? Przyznać się! W ogóle piszecie do mnie, a ja nie odpowiadam, bo za bardzo zapierdzielam, takie jest moje życie. Ej, dobra, bo tam był wyścig chyba na górze. Co tam masz, kloca? Kto mi się zesrał na ekran? Panorama jest spoko, ale wolę Secret Story of the Swan.
Ale i tak nie będę stanować tej grupy, choć mam przyjaciółkę, koleżankę, która stanuje, Zuzkę, i ona je bardzo, bardzo lubi i ja czasami nie mam serca jej wprost tego powiedzieć, ale no nie, po prostu nie, ja nie będę stanować IZ*ONE. Lubię Won Young, nie wiem, czy ona miała być, wiem, że na pewno by się dostała do line-upu, wiem, że pewnie, wiecie, pokazywali ją w programie lepiej. Nie wiem, czy to ona była jedną z tych trainee, która miała jakby wykupione miejsce, ale widać, że ona wie, co robi i co kolejny comeback, to jest z nią coraz lepiej. I ja naprawdę ją bardzo lubię, ale tak, IZ*ONE jako zespołu nie jestem w stanie stanować, bo dla tych, co nie wiedzą, IZ*ONE, taki zespół K-popowy, dziewczyn, został stworzony przez taki program, Produce. Produce to jest taki program, gdzie kilka dziewczyn z różnych wytwórni idzie jakby do tego programu, i one się dostają, dostają jakby oceny za to, jak sobie radzą, czy dobrze tańczą, czy źle tańczą, śpiewają. I w ogóle to jest taki konkurs i 12 najlepszych dziewcząt przez głosy widzów dostaje się do zespołu. Tak? Rozumiecie to? No. I te 12 dziewcząt, słuchajcie, okazało się jakieś pół roku temu chyba już, że wyniki były oszukane, że część wytwórni zapłaciła za to, żeby niektóre dziewczyny znalazły się w tym finałowym składzie. Niektóre dziewczyny, które serio mogły jakby wypaść naprawdę spoko, zostały w ogóle wywalone na konkretny margines, na margines, słuchajcie. I dziewczyny, które jakby były kochane przez publiczność, nie zostały w końcu w składzie, bo ktoś zapłacił za inne miejsca i już dla nich nie starczyło. I to jest dla mnie zbyt bolesne. Ja wiem, że to nie jest wina dziewczyn, które tam są, ale ja nie będę wspierać IZ*ONE. I chciałabym, żeby już zdisbandowały. Bardzo mi przykro. Ja w ogóle kocham cały koncept IZ*ONE i zgaduję, że nawet jakby dziewczyny były inne, to on by wyglądał tak samo i może nawet by taki sam miały, wiecie, poklask, jaki mają teraz. Ale ta świadomość, że były dziewczyny, które były lepsze, które były bardziej lubiane i to one się nie dostały, a dostały się takie, których na przykład, nie wiem, nikt za nimi nie przepadał, to jest dla mnie straszne. Powinno się dawać szansę wszystkim, ale nie w taki sposób, to jest oszustwo. Zespół The Wanted? Nie, niestety nie. Nie wiem, czemu najpierw przeczytałam The Weeknd. Ozony. No, bardzo lubię lightsticki, w ogóle podobają mi się. Chciałabym kupić kiedyś J-Idol, ale to jest droga inwestycja. Jakby ktoś pytał, teraz idziemy do Fortu Pinta. Tak, w ogóle wszystkie survivale są ustawiane, to nie jest nowość, no ale pierwszy raz jakby tego, co widziałam, chyba jakby pierwsze Produce nie było ustawiane, tak? Nie było ustawiane, rzeczywiście osoby, które dostały się tam, były najbardziej lubiane i nawet można zauważyć, dlaczego one się tam dostały. Wiecie, niektóre były na przykład lubiane od samego początku, jak Somi, która jest teraz solistką, albo inne dziewczyny. I to jest jak najbardziej normalka, nikt jakby, że tak powiem, nie zwraca na to uwagi. Ale no, IZ*ONE było jak było i ja po prostu nie będę ich stanować. Chciałabym, żeby zdisbandowały, chciałabym, żeby się dziewczyny odcięły po prostu od tego dramatu. I z tego, co słyszałam, każda ma już pewnie posadkę załatwioną w nowym zespole. I na to czekam. Lightning Strike, ja ci czekam. Pokaż mi, jak kupisz. Na Instagramie, jak ci dojdzie, na Instagramie mi wyślij. Ja chętnie zobaczę. Ciągle słucham piosenek Stray Kids. Wiecie, gonią chcą do klubu. Oj, słuchajcie, ja nie wiem, czy ja mam tyle miejsca. One One to było zajebiste w ogóle. Tak. Ale też mi się nie podobało to, że One One było inaczej traktowane niż IOI. Jakby nie wiem, czemu chłopcy zawsze mają lepiej. Bo na przykład w przypadku IZ*ONE rozumiem to, że oni chcą przedłużyć dziewczynom kontrakt, aby ten czas, gdzie wiecie, gdzie był ten problem właśnie, bo ogólnie kiedy wyszło to, że te wyniki były sfałszowane, to była taka afera, że dziewczyny chyba przez 2 miesiące się nie odzywały, nie miały żadnego comebacku, nic. Rozumiecie to, no nie? I właśnie oni chcą przedłużyć im ten kontrakt po to, żeby im to, żeby fanom to zrekompensować, ten czas, których one nie mogły być w ogóle. Ja to rozumiem, to był dla mnie spoko powód, ale bolało mnie trochę to, że, bo ja, wiecie, weszłam do K-popu za późno, IOI już wtedy nie było, a IOI to był pierwszy zespół, który powstał właśnie z Produce. One One to był chyba drugi i IZ*ONE to jest teraz trzeci. I mam straszny ból dupy o to, co się, że w ogóle dziewczyny nie dostały takiej samej szansy, co chłopcy. Jesteśmy gotowi na tą rozmowę. Mogłoby być, ale ja też nie jestem fanką zmieniania zasad w ostatniej chwili i uważam, że jeżeli zespoły mają być tymczasowe, to powinny być tymczasowe,
bo wtedy ciężko będzie w ogóle z jakiejś innej wytwórni robić dobry zespół, bo zawsze będą te piarki, które już będą wybrane gotowo i wiecie, to nie jest dla mnie żadna zabawa. Takiej wytwórni było na one, oj nie wiem, ale chyba z innej. Uwielbiam Poppy. Poppy jest fajna, ale nie słucham jej nowych piosenek. Bardziej lubisz kebaba. Picie. Tortilla. Bardzo przez to cierpi. No Jezus Maria, Nancy to w ogóle ma przerąbane. Tak mi szkoda tej dziewczyny. Jakiś z bok po prostu, rozumiecie to? Jakiś z bok wszedł dziewczynie do przebieralni i robił jej zdjęcia, jak się przebiera. I później to zaczęło wychodzić na wszystkich Discordach. Okropne. Na pewno wejdę Charmix. W ogóle... wow, Charmix. Ja w ogóle tak długo nie oglądałam żadnego kontentu z Winx. Charmix to też chyba była jakaś transformacja Winx. Mi się kojarzy najbardziej Harmonix. Monix. Mi się wydaje, że Stone Entertainment najbardziej tam był w tą stronę i odpowiadał za tych ludzi. No właśnie Mnet głównie, no nie? I boli mnie to. Chciałabym Reunion IOI, ale go nie dostanę. Chyba nigdy. Najlepsze jest to, że chyba Somi nawet by nie było w tym reunionie IOI. A szkoda. Najbardziej boli mnie... O! Bezpańskie dzieci wytyfy. A G-Idle? To oznacza dziewczyny? A, Idle zapomniałam. Tak, Charming. Sobota live 14:30 albo 15. Tak się postaram, oby... O Jezus Maria, nie oddałam wyścigu. Pytanie, to jest chory psychol. Ale że film? Co film miał z tym wspólnego? Która wytwórnia jest dla ciebie najlepsza? Żadna, błagam cię. Ja na przykład lubię YG za to, że mają swój styl. Ale mimo, że mi się przejadł, no to fajnie, że go mają. Szkoda, że jest on produkowany tylko przez jednego producenta, który już się chyba wypala, chłop. Wkurza mnie to w YG, że teraz oni zadebiutowali Treasure? Treasure? Tak się to czyta? Treasure? I wiecie, co mnie denerwuje najbardziej? To, że robią tak samo jak z Blackpink. Teraz po prostu oni dopiero co mieli debiut. Czekali chyba na niego rok, jak nie dwa lata. Dopiero mają debiut i wywalają co chwilę jakieś miliony piosenek. Teraz, dzisiaj był jeszcze comeback ich chyba nawet, a dopiero co debiut mieli. Z Blackpink tak naprawdę też tak było. Najpierw się rzucili, nadawali im milion w ogóle piosenek tam. Mieliście Whistle, mieliście Bumbaya i mieliście chyba, co tam jeszcze, Playing with Fire niedługo potem i potem była cisza. I dam głowę sobie uciąć, że Treasure będzie tak samo. Manuela Mr. Kebab? Nie, raczej nigdy o tym nie myślałam w ten sposób. Nie, bo ja nie chciałam, żeby mój kanał był tylko iście związany ze Star Stable i raczej nigdy. Która wytwórnia to nie żart. Lubię na przykład to, że Cube... Z jednej strony to plus, że Cube pozwala dziewczynom na to, że mogą same podejmować decyzje, same tworzą te piosenki. Wydaje mi się, że są jakieś osoby, które zatwierdzają, czy one, wiecie, w końcu wyjdą w obieg, czy nie. I to mi się podoba. Ale z jednej strony, no kurde, to są 20-paroletnie dziewczyny, one nie powinny zostawać same, kiedy chodzi o takie wybory, no. Hejo Martyniuszek, hejo. Spoko, obejrzymy trailer też w sobotę. Już 4 nowe piosenki dodali. No właśnie, czy to nie jest przerąbane? Mówię wam, ta sama imba, jak tamta. To był problematik. Ej, zacznijmy od tego. Która wytwórnia nie jest problematik i który zespół nie jest problematik? Ludzie zawsze znajdą jakiś powód na to, żeby komuś dorąbać. Wyobraźcie sobie, że w ogóle zanim wyszła piosenka, nowa G-Idle, to już... Po teaserach samych, czyli takich krótkich skrótach, co będzie, ludzie potrafili oskarżyć dziewczyn o plagiat, mimo że to nawet w całości jeszcze nie wyszło. Rozumiecie to? Naprawdę niektórzy mają narąbane w bani. Bardzo. A Sym się skończył. Nie kupię SR na samym razie. Nie masz żadnych misji, bo nie masz SR. One się pojawiają tylko, kiedy masz Staridera. Inaczej ci się nie pokażą, niestety. To Boys Band The Boys. Mi się podobali na tych występach. Mieli z Yugi chyba? Znanie wszystkich wytwórni też jest ciężkie. Ja się cieszę, że akurat BTS są z Big Hit. Właśnie G-Idle są z Cube, a Stray Kids są z JYP. Dlaczego numery znajdują się także z tyłu tramwaju? Hehehe. Wszyscy wolą patrzeć na tyły. No a niedługo comeback.
Black Swan! Nie jestem fanką. W ogóle... Może zabrzmi okropnie w tym momencie, ale dla mnie one... Dobra, nie. Lepiej nie. Lepiej nie. Ciekawe, z czym wyjdą teraz i ciekawe, czy to będzie lepiej przygotowane, bo z tego, co widziałam, piosenka, do której wyszło MV, to one z nią występowały już pół roku wcześniej, a dalej występują z nią tak samo źle. Gdzie potem jedziesz? Do farmy Marleya. Dokończyć wyścig winnicy i będziemy kończyć. No właśnie powiedziałam. Z tego, co widziałam, one tą piosenkę debiutową, którą miały Tonight, one występowały z nią już długie pół roku wcześniej na jakichś tam imprezkach. I wciąż ich wokale i w ogóle taniec, no średni poziom. Plus wyszły jakieś problemy, że typiarka se znalazła Sugar Daddy'ego, to się później okazało chyba nieprawdą. I później znowu się okazało, że ta sama typiarka tego samego zespołu jest bully, nie? A w Korei nie można mieć złej przyszłości, bo zaraz kończyć jako gówniak. Ulubiony debiut w 2020... Ojej. Chyba żaden. Nie było żadnego debiutu, który by mi się spodobał. Niby jest kilka zespołów, z którymi... O, Aespa może, ale... W Aespie wkurza mnie to, że jest praktycznie tak samo jak z Blackpink. Takiego kontentu dodatkowego praktycznie wcale nie ma. I niby przez moment subowałam ich kanał, ale no nie ma nic. Praktycznie nie mogę się, wiecie... Ja lubię, kiedy mogę obejrzeć dużo rzeczy z moimi ulubionymi jakby osobami, które mnie interesują. Lubię słuchać właśnie to, co mówią, tak jak wy lubicie oglądać live'y, tak ja lubię oglądać na przykład jakieś skróty z występów, a chyba Aespa w ogóle nie mają czegoś takiego. Małych tych. Ja nie mam nic do Aespy, podoba mi się piosenka i podoba mi się koncept, podobają mi się dziewczyny. Ale na przykład, nie wiem, Stray Kids mają Talkera, BTS mają Bangtan Bomb, one nie mają nic. I wiecie, żadnych zza kulis, a ja lubię takie rzeczy oglądać, a tu nie mogę nic obejrzeć. Największy content z nimi dodaje ich makijażystka. Makijażystka. Ja nie lubię kreowania grupy na ponadto i no, chyba tam się nie będzie podobało właśnie. Ale zobaczymy, może po comebacku będzie lepiej. Marcysia, hej Martynka, Marcysia. Złożysz życzenia Martynce, mojej siostrze, to jej marzenie, serio 1 zł. A Martynka ma urodziny? Wow. Czy Martyna nie miała już urodzin? Coś mi się wydaje, że było. Czy to się pogmatwały donaty, że rzeczywiście Martyna ma dzień urodzin? Ja mam wrażenie, że ostatnio ktoś twoje... A jo, bo przecież u ciebie wszyscy mają urodziny, tak dziwnie. Jeden po drugim. Czekaj, poczekam, napisz mi na czacie, bo teraz się pogubiłam. W regulaminie inaczej pisze. Dopiero gdy hitnęły... No to jest porąbane! Niektórzy... Czasami mnie wkurza to, że nie, na przykład G-Idol strasznie wywalają content jeden po drugim i czasami nie nadążam z oglądaniem wszystkiego. No ale Aespa nie wstawiało nic. I w ogóle ten bug z nagrywania MV to jakaś tragedia. Tak Martyna ma też. A no to wszystkiego najlepszego, Martynka. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Przede wszystkim zdrowia, bo żyjemy. O, żebyś dożyła szczepionki. I w ogóle nie łapała żadnego choróbska. I to ci życzę. I szczęścia życzę. Mówię wszystko o wszystkich, mówię, że są oryginalne. Zależy, musiałabyś mi podać konkretny przykład, bo często jest tak, że niektórzy coś nazywają kopiowaniem, a to wcale nie jest kopiowanie. Ja osobiście nie jestem fanką kopiowania. Najgorzej, gdy ktoś jeszcze próbuje udawać czyjąś osobowość, twierdzą, że to jest coś swojego, to jest dla mnie tragedia największa i nigdy tego nie będę szanować. I zazwyczaj pluję takim ludziom na stopy. Julia, uważam, że powinnaś po pierwsze uważać na posiłki, po drugie pójść do lekarza, mimo wszystko. Wiem, że to może być stresujące, ale no wiesz. Woda go wybieliła i stał się biały. Wow, magiczny strumień. Mam rozprawkę, ale po prostu ignoruję. A to, że jej zrobiła znowu. Zdjęcie stópek Hyuny? Robisz stópki? Tam na kepsa kepsie. Chciałabym was kiedyś na kepsa zaprosić, to było fajne. Dinga? Nie podoba mi się Dinga.
Nie, nie słuchałam Driver's License. Ostatnia piosenka, którą słucham, to All of Me. Dużo słucham. I nie wiem. Kurde. Co to było? A, wiecie. Jezu, stare piosenki Charlie'ego. Charlie? Nie. Który to ten, co chciał? Co ma piosenkę z Seleną Gomez i. W ogóle wiecie co? Ja dopiero teraz się skapnęłam i to w ogóle przez Armis się skapnęłam, że ten gościu Charlie Push chyba on ma? On miał jakieś dramy. Tak, słyszałam o tym z boku, co nagrywał iCarly, ale nie wiem, czemu ludzie się dopiero dowiadują o tym. The Comeback Red Velvet, z tego co słyszałam, jest coraz bliżej. Od tańca ćwiczeń, no pokazuje swoją ciężką pracę. Kto chce zobaczyć, ten zobaczy, kto nie, ten nie. Dobra, wracając do tematu. Wiecie, że to chyba We Don't Talk Anymore. O, tego słucham bez przerwy. I wiecie, że ten gościu od We Don't Talk Anymore najpierw napuszczał się na BTS, po czym usunął wszystkie tweety związane z BTS, kiedy już z nimi wystąpił i nabił sobie wystarczająco popularności. A gdy tworzył piosenkę z Seleną Gomez, to liczył, że ona mu za tą piosenkę, że tak powiem, da dupy? Nie dała. Nie dała. Jeszcze przeżywał, bo wolała Biberę od niego cały czas. Cały czas była zakochana w Justinie, a w nim nie. Rozumiecie, jak to trzeba być obrzydliwym typem w ogóle? I podobno chciał nagrywać piosenkę z raperem, który jest pedofilem. I ja się dopiero o tym dowiedziałam teraz, bo tak to ucichło wszystko przez, wiecie, przez ten COVID, przez te imprezy, co się działy. To ja nie miałam pojęcia w ogóle. Dopiero teraz się dowiedziałam. Ale lubię We Don't Talk Anymore, no. No nie dała mi dupy. No nie dała mu. Jeszcze on pluł w wywiadach podobno, że był zły na Biebera, bo ona nie widziała w nim Biebera. Prawdę po live donate. Czekaj, kto? Charlie Push od We Don't Talk Anymore. Push? Charlie? Tak? Charlie Push chyba. Może do klubu jest długa wiadomość. Uwaga, czy się zmieścisz? Chyba się nie da. Martyna, a, dobra. Aha. Ej, czy wy wyglądacie tak samo? Ja widzę na dwa. Co się stało? Przy okazji. Ty nie mów, że ja go usunęłam. Usunęłam tego live'a? Bo ja ostatnio usuwałam stare live'y, bo Weronika nie robiła żadnych funny moments i my... Ojeju, jak ja go usunęłam, to ja będę na siebie zła. Ja naprawdę lubiłam tego streama. Myślałam, że go odznaczyłam. Ale lubię. Lubicie We Don't Talk Anymore bardziej czy Attention? Ale to trzeba być bezczelnym typem, że będzie się liczyło na to, że ktoś się z nami prześpi tylko za zrobienie głupiej piosenki. Jakby, wow, gościu zaszedł. To jest jeszcze śmieszniejsze niż to, że Halsey zrobiła piosenkę z Jeezy i obydwoje się jakby zrobili sobie piosenkę o swojej miłości, po czym obydwoje ze sobą jakby zdradzili się nawzajem, nie? Jeszcze znowu porwali dziecko. O mój Boże, uważaj na siebie. Odnawiać nasze postacie. Nie mogę się doczekać i liczę jak na najlepsze rezulty. Marvel czy DC? Marvel. Kocham kreskówkowego Spidermana. Sorry. Związany z Seleną? Tak, wiem, słyszałam. Ona w ogóle ma problemy, strasznie szkoda mi jej. Niby wypuściła Rare Beauty, niby sobie radzi, niby ma kasę, ale widać, że nie jest szczęśliwa. Teraz jest ok. No mam nadzieję, że jest ok, ale jak pokazywała te właśnie swoje kosmetyki na różnych filmach, jakie promowała, to jak widziałam, jakie się ręce trzęsą, to aż mi było szkoda. A nigdy nie byłam wielką fanką, jakby... Blanka, ale ty jesteś w klubie chyba. Czy nie? Dopiero co dodawałam kogoś, kto wyglądał jak ty. Co się dzieje? I don't understand! Ja mam jeszcze miejsce na was tutaj. O, klubie dziecki jest pełny, słuchajcie, już was więcej nie dodam, przykro mi. To znaczy, że mnie porwali. Wiesz, chciałam nagrać re-esso? Nope. Chyba co najwyżej, żeby się z tego pośmiać. Że ma Helena do tego, że... Ale to Selena trafiła do... Boże! Julita! Oj, oj, oj! Umiejętności czytania! Oj, oj, oj!
Ała, nie no, zdarza się każdemu. Ale no Selena, smutna baba, szkoda mi jej. Smutna, chciałabym, aby była szczęśliwa. Każdy zasługuje na szczęście, no słuchajcie. Tym bardziej ona jest piękną dziewczyną. Ona pewnie trafiła na wielu zrąbanych chłopaków. I żaden nie był Justinem Bieberem, jakby nie patrzeć. Już nie było więcej Justin. A ile jest max osób w klubie? Chyba 50. 100? Aż 100 osób? Mamo, nie bekaj na live'ie. Jeszcze mnie zostawiła samą z tym bekiem, no nie. Panetkę. O, jak śmierdzi. Jak umrę, to znaczy, że zabił mnie bek mojej mamy. To było obrzydliwe. To jest emocjonalne, jeśli się nie mylę. Ja w ogóle byłam w szoku, że ona czekała tyle czasu, żeby z nim być. Że jej się chciało tyle czekać, żeby z nim być. Jakby Justin nie miał zrąbanej ery. No Justin te... No. Oni wszyscy, tak? Ale akurat był temat Seleny, to mówię o Selenie. Jakby wiecie, jak gadam o jednym, to nie chcę wplatać drugiego, bo zaraz mi się wszystko pogubi. Na 10 subów da się odzyskać? No chyba się nie da go odzyskać, jak już go uznałam. Miała ciężko, bo miała sporo hejtów. Ona zawsze miała ciężko, bo najpierw była gwiazdą na Disney Channel, potem zaczęła wystawiać swoje piosenki. Potem niektórzy twierdzili, że są zbyt za bardzo. Później była z Justinem Bieberem, za to też była hejtowana. Później ciągle się schodzili i zrywali. A, to jest długa historia. Do you like K-dramas? I like K-dramas. But I only watch True Beauty in this moment. You know True Beauty? Jak oglądać na drama queen? No po prostu wpisujesz sobie polskie napisy i nazwa twojej dramy, którą lub... Czy ja jeszcze chciałam gdzieś zrobić wyścig? Czy ja ominęłam coś? Nie. Jeszcze zrobię, bo jeszcze macie kilka pytań. Ostatnie 5 minutek tam na dole obczajmy. Tego serialu o czarodziejach. Yes, please. Hailey? Hailey podobno była jego przyjaciółką przez długi, długi czas i ona wciąż czekała. I się to czekała. Mam nadzieję, że są razem serio z miłości. No z taką nie wyglądali, jakby się serio kochali. Ojej. Intro. Nawiki są z polskimi napisami na Drama Queen też jest. Wystarczy konto założyć, a konto to długo nie zajmuje, żeby założyć, więc polecam wam bardzo. Moje konto się nazywa Martyniuk na Drama Queen ogólnie. Ja i tak wolę oglądać grę po angielsku. Grę. Tak wolę oglądać True Beauty po angielsku, ze względu na to, że... Jeszcze przypomniała mi się bomba na Manchesterze? Nie, co ja chciałam mówić? Nie wiadomo, czy to prawda. No ja też bym miała, no to jest, w sensie, to jest jej idol z dzieciństwa i w końcu nagrał z nią piosenkę. Nie dziwię się, że jest szczęśliwa. Ona jest strasznie młoda. Więc wiecie, to u niej też jest inna zabawa. Miała cameo w serialu Disneya? O! Cameo? Znaczy... O True Beauty, co to takiego? True Beauty to jest taka K-drama. Na podstawie Webtona. Webton to jest taki komiks. I to jest K-drama o dziewczynie, która była źle traktowana w szkole przez swój wygląd, bo miała niezrobione brwi, jakby nie brała pod uwagę takie rzeczy. No wiadomo, myła się i w ogóle, ale jakby nigdy nie czesała swoich włosów jakoś ładnie, nie robiła makijażu, wygląda jakby trochę nie dbała o siebie. Wiecie, macie osoby, które się niby myją, ale... Ani nie mają pewności siebie, ani nic i nie czujecie, że oni są czyści. Rozumiecie, o co chodzi? W waszych planach jakąś piosenkę z SSO. Ostatnio wyszła. Ostatnio wyszła piosenka, to była parodia Team X7 i to jest Martyniusz, Young Martyniusz 4, więc zapraszam do posłuchania. Teledysku nie robiliśmy, bo nie byłoby sensu robić go tak normalnie. Wracając do tematu, True Beauty jest właśnie o takiej dziewczynie i ona poprzez makijaż w ogóle zaczyna dbać o siebie i dzięki temu dostaje o wiele... Co to jej się stało z tymi włosami? I dzięki temu dostaje o wiele więcej pewności siebie i trafia na chłopaka. Chłopaka, bo chciała popełnić samobójstwo. Uwaga, to jest spoiler. Dziewczyna chciała popełnić samobójstwo. Przez to, jak wygląda, bo ludzie traktowali ją naprawdę tragicznie i przed tym uratował ją pewien chłopak. I on ją wtedy zauważył. Jak ona była, wiecie, w tej swojej wersji bez makijażu i się już nigdy więcej nie spotkali. Po czym ona zdecydowała się właśnie nauczyć makijażu i pójść do nowej szkoły i tam żyć jakby na nowo. I dzięki temu całemu makijażowi ona serio stała się pewna siebie,
Zaczęła wyglądać schludnie, zaczęła bardziej dbać o siebie i jakby no, czuła się po prostu lepiej. I ta drama jest jakby o tym, jak ona próbuje walczyć między tą swoją pomalowaną wersją, a tą taką niepomalowaną, bo jakby obydwie są tak samo wartościowe, rozumiecie? Ale to też pokazuje, że można obejrzeć tę dramę z polskimi napisami. Queen drama. I to też pokazuje, bo jakby wszyscy jej mówili, zrób sobie operację plastyczną, że czemu to tak wygląda, że wcale nie jest drogie wyglądać dobrze w Korei. I w ogóle sam fakt wyglądania dobrze, jak bardzo jest ważny, jak w ogóle ludzie zaczęli ją inaczej traktować, od kiedy zaczęła wyglądać lepiej. W ogóle nie chcieli z nią gadać, póki nie była ładna. Traktowali ją jak popychadło i to bardzo smutne było. Drama w Star Stable od 2014 roku. Grupie dziecki, w którym nie ma spotkań. Idealny klub dla mnie. No, nie wiem, czy się znajdzie miejsce, ale może ktoś wyleci i wtedy się załapiesz. Ale nie, tu nie ma spotkań. Czy chcesz zostać moją mamą? Oki. Mogę być twoją mamę. Słuchajcie, zaraz będziemy kończyć, więc ostatnie pytania. Ale właśnie Trubiut jest super. Na Webtoonie, ale nie chce mi się ostatnio nic. Ja ci polecam mega, mega, mega. Jestem na bieżąco już. W jeden dzień przeczytałam wszystkie 127 epizodów. Tylko Love Alarm? Nie, nie znam. Jestem na razie dzieckiem w webdramach, bo oglądam tylko tą jedną. Ale chciałabym też obejrzeć dramę z Mini i Mion, które wyjdą. Jedna będzie na YouTubie, a druga na Netflixie. Na serial Jessie oczywiście. Ile masz lat? 20. Coveru fajnie wstawiasz. Bo jeszcze nie ma angielskiego tłumaczenia. Znaczy polskiego też w sumie nie ma. A strasznie trudna jest ta piosenka. Do nadrobienia na Webtoonie. Ja się boję sobie spoilerować. Słuchaj, kochanie, nie mam miejsca w znajomych. Dobra, czy macie jeszcze jakieś ostatnie pytania? A w ogóle stawiłam cover Break Free od Ariany Grande, więc bardzo serdecznie zapraszam na kanał. Słuchaj, mamusiu, pomóż. Przede wszystkim pij dużo wody, jedz o dobrej porze, wstawaj powoli. Najpierw wysuń jedną nogę, później drugą, przyciśnij sobie pięty do ziemi, żeby poczuć się lepiej i wstawaj powoli. Tak sprawdzę donaty po polegę. W serialu popi miałam scenkę LOL. Oksygen? Oksygen? Nie, nie oglądałam. Pani śpiewasz, dziękuję. Gang kebabów, tak właśnie. Obejrzę ten jeden odcinek, polecam. Chcesz się nagrywać pod względem kasy? Zależy jak na to spojrzeć, bo jakby... Masz 20 lat? No 19 jeszcze, ale 20 rocznikowo. Ogólnie co do pieniędzy na YouTubie, słuchajcie, to też zależy od mojego zaangażowania i od waszego zaangażowania. Ja mogę na przykład wstawić milion filmów w danym miesiącu i mogą się oglądać słabo i ja mogę zarobić co najwyżej 50 zł za miesiąc, a mogę, nie wiem, wstawić jakieś kilka filmów, które będą po prostu się lepiej oglądały i mogę zarobić stówę przez miesiąc. Kiedy będą kroniki? W przyszły wtorek. Nie ten, co jutro będzie, tylko za tydzień. I będą bombastyczne, więc czekajcie. I tak samo, wiecie, donate to jest inna sprawa, ale donate daje kto chce, a jeżeli chodzi o filmiki na YouTubie, to najbardziej opłacają się oglądane przez was reklamy. Za każdą reklamę dostaję ileś tam groszaków i to się zbiera, no jakoś, ale na przykład lepiej to u mnie wyglądało chyba teraz, nie w tym miesiącu, co był, w tym miesiącu, kiedy przestałam nagrywać przez ostatnie 2 tygodnie, bo wiecie, Maxia zmarła, bo jakby strasznie mi spadły statystyki. I jakikolwiek film teraz wstawię, to ciągle mi się pokazuje, że mam niskie statystyki, że mało na tych filmach zarabiam, więc you know, muszę się odbić z powrotem. Skąd wziąć materiał na kroniki? Po pierwsze z Wikipedii, Your Wikipedii, jednej Wikipedii, drugiej, trzeciej. Niektórych rzeczy próbuję się domyślić sama, niektóre po prostu oglądam, tak, you know. Ile zarabiasz miesięcznie? 50 zł. W tym miesiącu zarobiłam stówkę. I w zeszłym miesiącu też zarobiłam stówkę, ale to dlatego, że był ten moment, gdzie znowu nas zamknęli. Wiecie, was jest dużo, wy oglądacie te filmy cały czas i nabijacie te reklamy. Bardzo mi miło, jak oglądacie reklamy, bo to jest dla was w sumie chwila, wy nic za to nie płacicie, a ja za to mogę dostać zawsze jakieś coś. Ale słuchajcie, to nie jest biznes, ja nie mam nie wiadomo ile z tego, więc jeżeli ktoś wam próbuje wmówić, że nie wiadomo ile zarabia na YouTubie, to też tak nie idzie. Nie wiem, chyba bym musiała nakładać kondom na głowę, żeby rzeczywiście zarabiać jakieś miliony czy cokolwiek. Ale też ostatnio widziałam, że niektórzy się... Ile masz starcoinsów? To pokazuję, powinniście chyba widzieć. Tu mam tyle. Odpowiem na pytanko. To też nie jest tak, że tutaj się zarabia nie wiadomo ile. Więc nie liczcie na to, że po pierwsze youtuberzy zarabiają to nie wiadomo jakie kokosy. Niektórzy są w stanie się tego, z tego tylko utrzymać, no ja nie. Ile masz starcoinsów? Bo ja 600 ileś? Ja mam 715. Ile dni ma tydzień? Który to święty tydzień? What? I don't know.
Oxygen. Poszukam. No, także tyle, jeżeli chodzi o kasę. Ja jestem szczera w tym temacie, bo to naprawdę nie jest nic wielkiego. Sami mogę nic nie zarobić, słuchajcie. Tak też jest, ale jakoś nie mam takiego, nie wiem, pojęcia, że zaraz przestanę nagrywać, bo nie dostałam pieniędzy, bo to wcale nie tak działa. Ja nie dlatego to robię. Jakby tutaj reklamy są włączone tak, żeby były, bo wiadomo, że zawsze fajnie jest dostać coś za ten cały czas spędzony nad tym, ale też nie uważam, że jestem nie wiadomo kim, żeby zarabiać nie wiadomo jakie pieniądze. Zresztą i tak zgaduję, że po tym, co powiedziałam, za niedługo pojawią się na jakichś, nie wiem, miejscówkach informacje, ile ja tu zarabiam, jaka ja to bogata jestem, jak bardzo się utrzymać nie umiem, nie? I jak bardzo małe dzieci dają mi hajs. Ten serial był chyba z Disneya, a o czym mówisz? Jakie pytanie? Mogłeś napisać to pytanie. Był coś tam o rodzinie szpiegów, ale on leciał w nocy i nie pamiętam tytułu. Może wpisz Disney serial o rodzinie szpiegów. Wiem, że było tam dwóch rosyjskich agentów. Mam dla ciebie zagadkę. Jaką? Jaki serwer? To jest kropelka. Dobra, słuchajcie, jeszcze 2 minutki i się żegnam. Będę słuchać dalej. Chwa! Słuchajcie, chwa od G-Idle. Nabijajcie wyświetlenia, bo jest super piosenka. Może nawet puszczę na koniec. Co sądzisz o kundlach? Nic. Piesek jak piesek. Trzeba go kochać. Szanować. Wszystkie pieski zasługują na miłość. Ja strasznie mnie to boli, gdzie ludzie próbują właśnie walczyć między kundlem a psem rasowym. Każdy pies, który się urodził, zasługuje na taką samą miłość i zasługuje na szacunek, bo te zwierzęta są już tak uzależnione od człowieka, że nie ma. Kundle są brudne, no to niech sam powącha sobie pachę, jeżeli tak twierdzi. Serio, jeżeli widzicie jakiegoś kotka albo pieska, który jest porzucony, to zajmijcie się nimi, bo one są naprawdę skazane tylko na was. A! Wymiona na przykład Debbie, tak? Wiem o tym. Kundelka jest super cool. Wszystkie pieski są super cool. Mam też rasowego kota i też jest super cool. No i wszystkie zwierzaki są super cool. Trzeba się nimi zajmować. Też czytałam ostatnio o psie, który nie miał nawet słomy w budzie. Siedział na samym tym na łańcuchu. Nie wyobrażam sobie, jak traktować zwierzaka. I mam wrażenie, że osoba, która tak robi sama, powinna skończyć na łańcuchu. W budzie, w której nie ma nawet głupiego posłania, ani ręcznika, żeby ten pies się mógł. To jest obrzydliwe. Dobra, słuchajcie, powoli już wychodzę z gierki. Ten film to nastoletnia agentka. O, no i dobrze wiedzieć. Ja lecę robić sobie 3 testy, żeby zdać na jutro. A masz jutro podstawy? W sensie, no. No wiesz, pisemny czy teoretyczny? Smacznych chipsów, Marcysia, nie wiem, czy oglądasz. Widzisz, w pociągu nie ma hamulców, na jednym torze jest 5 przywiązanych osób, a na drugim torze jest 1. Co zrobisz? Pamiętaj, że nie możesz zatrzymać pociągu. Wolę przejechać jedną. Ściągam się na 3. tor. A. Nie wiem, co bym mogła zrobić. No na pewno wolałabym jak najmniej ofiar, nie? Biegowska rodzinka. No widzisz, i bardzo fajnie. Dobrze, kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego live'a. Dziękuję za wszystkie donejciki. Zapraszam na cover, który dziś wstawiłam. I jutro będzie film ze Star Stable. Odpowiedzi na wszystkie wasze nurtujące was pytania związane z grą. W środę aktualizacja. W piątek będzie film niespodzianka, którą wam dzisiaj w sumie zdradziłam. W sobotę będzie live. Za tydzień, we wtorek będą kroniki, na które tak czekacie. No i dalej to plan. Znacie. I to tyle na dziś. Dziękuję wam. Pa!